charity fund. Witam subskrybenta, witam subskrybenta. Losowanko było dzisiaj? Na piątku miałem, wiesz, miałem z trzeciej ligi. W trzeciej lidze miałem pięć, znaczy. Nie wiem, którą teraz ligę gram. Aha, dobra, w trzeciej lidze ostatnio miałem pięć meczy. No to awansowałem do drugiej. Później w sumie całą drugą rozegrałem offline. No i nie wystarczyło mi punktów. Ale stop 100 padł. Poległ jeden koleś. Nie wiem, 80 chyba. Ale nie wystarczyło mi punktów na to, żeby awansować. Po prostu zostałem w drugiej lidze. To jest pierwszy mecz w drugiej lidze. No, pierwszy mecz. Co tu mi się zrobiło? Ty, patrz, co mi się zrobiło, Piotrek. Patrz, przez to, że przesunąłem tych gości do przodu, nie mogłem ustawić RBK. A, dobra, za wysoko tych. Dobra, jest okej, się wystraszyłem. Zaraz zobaczę, wiesz? Tylko najpierw ogarnę tutaj i zobaczę. Z wolnego? Jakaś brama? Z główki? No, dobra, dobra. Zaraz zobaczę to sobie w przerwie. O, lepiej. Dobra, zobaczę. Dobra. Ja nie ustawiłem chyba tutaj targetmanowi counter-target. Musimy, Piotrek, wygrywać te mecze, bo kurde, już tak blisko ostatnio byłem i znowu trafiłem do gościa. Cześć, Koska. Witam subskrybenta. No, ładnie, Koska. No to ładnie, ładnie. Pogratulować. Robocie normalnie. Dobrze teraz, wiesz, synu babci, to też ja za dnia mogę postreamować. Pierwszy mecz to mnie teraz w drugiej lidze. Akurat trafiliście. Offline dograłem tą trzecią i się udało awansować. Ale tam też miałem taki mecz, że musiałem w sumie wygrać, żeby awansować. No i trafił mi się koleś stop 100. Przegrał 2-1. Tak sobie myślałem, wiesz, że może jakiś zrobię kącik u siebie na YouTubie z golami od widzów. O, tylko że kto by to wysyłał, nie? Kurwa, Piotrek i Koska, nie? Dobra, muszę się skupić, panowie, bo to już kurwa, już nie chcę tracić głupie punktów. Muszę się skupić teraz. Pogadamy sobie, jak będzie na spokojnie. No tutaj jest koleś niby taki, jest troszkę, można powiedzieć, kategorii. O jest. Nie ma co kogo lekceważyć, nikogo teraz. Bo głupie punkty, bo gubi tutaj jeden, tam dwa i później znaczą się schody, nie?
No wiesz, pewne mecze są tutaj takie, że no ja muszę je wygrać. No nie mogę nawet na remis sobie pozwolić. Siema, panie Argonus. No, panie Argon, gdzie pan był w ogóle, kurwa? Diablo grałeś, nie? No ale wiesz co, Kostka, ja myślę, że jakby ludzie do mnie wysyłali, to ja bym sobie je obrobił, ale to by musiało być, nie wiem, z 50 bramek. I taki ładny, a nie, że biegniesz, kurwa, XXX. I kwadrat, po prostu brakuje, no kurwa, no takie nie, panowie. Ale mi wyszło pierwszy raz takie coś. Chciałem się pochwalić. No, wiem, panie Argon, pewnie u Nadina siedzisz, nie? No jest. Kurde, no nie zdążyłem się przełączyć na Delicta. Ale ja też robię w HD tylko. A nie, ja full HD, ale to bez znaczenia, to nie ma różnicy praktycznie żadnej. Dałem sobie włożyć po prostu z tego, ze środka. Nawet się nie przyłączyłem na środkowego obrońcę. No bez jaj. Kurwa, nie mogę skupić. Czasem takie coś odwalą, tak jak z tego rzutu rożnego. Człowiek gra i zapomni, nie? O takim czymś, że takie coś jest w ogóle. Czemu zmieniłem? No, bo stwierdziłem, że chyba stricte będę raczej poświęcał się Argonus grom sportowym. Jara mnie, wiesz to. Znaczy, liczby mnie jarają. A Diablo mnie chyba nie jara już. Nie. Nie, raczej nie, panie Argonus. Chyba raczej nie. Ja wiesz, ja chcę na jednym froncie coś bić, jakąś tam, wiesz, ligę lepszą albo coś, dywizję, no to. Ty muszę się na jednej grze skupić, bo tak to wiesz, wszystko rozpocząć, no to. Ani tu, ani tu. Trzeba tutaj tego, wiesz, tego. Tą polską. Trzeba zaistnieć tutaj na polskim. Ja się jeszcze uczę tej gry, tej futbol, ale trzeba zaistnieć na polskim tutaj rynku. Ale to trzeba zwycięstw, dużo zwycięstw. Plan jest wbić się do top 100 kiedyś. Ale to muszę wszystkie błędy najpierw wyeliminować, ustawienia, a później ewentualnie korygować indywidualne błędy piłkarzy. Pod nogami, dobrze. No i dążyć do tego maksymalnego składu, bo to co teraz mam, to. Tu Franka Rijkaarda brakuje. I Jana Cholera. I Roberto Carlosa, kurwa, jeszcze kogoś. Mateusa może jeszcze troszkę. Julita. Ale ja Piotrek nie wiem, gdzie bym Julita umieścił. Bo musiał, wiesz. No ale dla niego bym chyba zmienił troszkę ustawienie nawet. Na Julita bym zmienił, myślę. Julita to jest za dobry. Pięknie.
No ja pierdzielę. Na takie sytuacje mnie czasem zabijają. No nie wiem, co jest przyczyną tego. Kurwa, nie wiem, no czasem po prostu bramkarz obroni, nie? A, podgłówki. Wiesz co, ilu ma wzrostu Piotrek? Z 1,93 ma? Ja chyba nie chciałbym mu w ogóle robić go kosztem czegoś. Wiesz, Hulita, jakoś... czytałem Argonaut, znaczy widziałem chyba u Nadina na filmie. Nie chcę chyba Piotrek Hulitowi poświęcać czegokolwiek. Tak samo Rijkaardowi. Nie chciałbym z niego robić stricte pod jeden, wiesz, pod jedną coś. Szkoda by mi było. Mi się, wiesz, tacy podobają, tacy kurwa od wszystkiego. To mi się podoba bardzo. Czekajcie, bo mi się coś tam grzeje chyba. Raczej mnie Hulit i Rijkaard pociąga tak jak jest, wiesz, taki mega we wszystkim. No widziałeś ostatnio przyspieszenie Hulita, no daj spokój, kurwa, no metr, on ma 1,92 m chyba, właśnie mi się przypomniało. 1,92 m chyba ma. Właśnie mnie to kręci w nim, że on jest taki, wiesz, dobry we wszystkim. A to koleś, który ma, kurwa, prawie 2 metry, nie? No tak nie może być. No tak, wiesz, to nie jest piłkarz, to nie jest już piłkarz, Koska. To jest już, wiesz, już. Piłkarze się były kiedyś, nie? Teraz to wie. Trenerka. Kurwa. Człowiek ma nadwagę. Kurwa, to nie jest nadwaga. To jest po prostu atut. Kurwa. Cześć, Kaspader, cześć, cześć. O kurwa, mi się klikło. No, tam jest za dużo troszkę. No, dobrze, że koleś... Ja pierdziel, ile błędów. Tak to nie, tak nie gramy. Osiem dwa, Koska. Poda mi, dobra. Szpara. O jak, taka pozycja, źle przyjąłem. Najlepszy, no. Brązowy medal. Mistrzostwa. Znaczy trzecie miejsce w Hiszpanii. Kurwa. Pewnie.
Ale koleś mnie atakuje teraz. No, złapał mnie. Złapał mnie na tym, na przyjęciu. No trochę tak, wiesz co, powiedzieć szczerze, że ja z Nagelsmannem miałem tam jakiś kontakt telefoniczny wcześniej i on kiedyś wskazówki brał ode mnie, nie? W sensie, co robić, jak są piłkarze, jak piłkarz jest zmęczony w trakcie meczu, nie? Ja mówię, taką dałem podstawową wskazówkę. I później teraz zauważyłem, że opowiela ją. Zmienić go. Kurwa, czy byłeś gdzieś w szkole trenerskiej? Nie, no byłem, ale to nie uczyli tego, nie? Dobrze ten koleś gra, tylko on za dużo długich pył. Tak? Za dużo długich piłek pcha. Nie wiem dlaczego on ta gra. Wydaje mi się, że przez to, że on jest trochę słabszym gościem, bo w obronie dobrze gra, ale pcha dużo piłek takich niezrozumiałych w ogóle dla mnie. Traci dużo. O, chyba DC dostał. O, DC dostał, no nic. A gdzie najlepiej przesłać plik? Chodzi mi o jakiś zapis filmu. Na pocztę e-mail? Będzie na pewno kostka, będzie w środę na pewno i w piątek. Znaczy, no teraz chyba codziennie będzie po 3 godziny. Bo mojego syna nie ma, także wiesz, ja jestem wolny, tylko mam ogarnąć tutaj coś koło domu. Jakieś koszenie trawy, jakieś... no nie wiem w sumie co, no już nic nie ma. Nie no, coś będzie trzeba... O ja! On dobrze gra, tylko czasem podejmuje niezrozumiałe decyzje ten koleś. Także wiesz, będzie codziennie. Postaram się po 3 godziny zrobić. Co ja robię tutaj w ogóle? Czas marnuję. Dobra, 2-1 to jest zwycięstwo. Dobrze. Zobacz, co on robi. A trochę obrońcę środkowego przesunąłem do tyłu, bo dużo mi wchodziło piłek z klepki. Podanie do gościa i L1 trójkąt. To chcę tego uniknąć trochę. To ma być obrona lux. Dobrze. To jest fajne w Perisiciu. Wszędzie może grać. Stats ma praktycznie do niczego, jeśli chodzi o stricte dany jakiś atrybut. No ale ma 1,86 m wzrostu. I główkowanie chyba w skillach. I teraz też wygrał główkę. O ja. Niedobrze. Aldini, musisz. Dobrze. Próba strzału. Aj, nie wyszło. W sobotę też będzie, ale to już wieczorem. W sobotę wieczorem, panowie. Tutaj od poniedziałku do piątku. No to już z czwartku na piątek też będzie wieczorem, z czwartku na piątek nie, z środy na czwartek. A, Koska, Piotrek, no i ten, no i Christopher, odezwijcie się do mnie, adresy rzućcie, to coś mam dla was, takiego coś. To jest taki, wiecie o co chodzi, nie? Upominek. Rzućcie mi adres na Messengera i coś tam dostaniecie, bo będę do Polski jechał pod koniec lipca i taki upominek piłkarski. Nie, że bilety na Real Barca, nie? Żeby nie było. To dla subskrybentów, panie Argonus. Panie Argon, dla subskrybentów tym razem. Ja ich mam i tak niewielu.
No. Też wiesz, chciałbym, żeby to jakikolwiek miało sens, nie? Gdzieś tam. Bo na YouTubie też mi w sumie brakuje już. Jeden warunek prawie spełniłem, ten 4000 godzin filmów. No to mam chyba z 3000 godzin. Drugi warunek jest 1000 subskrypcji. No to mam 300 na to. Ale to wiesz, no ludzie czasem nie subskrybują, bo nie wiedzą, nie? Czasem błędy popełnia. Każdy popełnia błędy. Wiesz, o co chodzi, nie? Puchar UEFA. Nie, to trzeba zdobyć najpierw puchar. Ale coś tam mi wyślę. Pewnie się ucieszą. Czego mi zdobył pierwszą bramkę, ten koleś? No wrzucił po prostu z tego. Wrzucił ze środka po rozpoczęciu. Nie, ja nie złapałem obrońcy. No, na razie kostka. Rzuć tam adres do mnie. Swój. Coś mam dla ciebie. Nie. Kawałek palca. No, ale to wiesz, już nie chcę naprowadzać, ale z tego byś skorzystał. Z tego byś skorzystał, bo to jest taki prezent, taki gift i... Ja nie chcę teraz spoilerować. Tego byś, panie Argon, skorzystał. Każdy korzysta z tego, jak pizga. Kurwa, naprowadził, fuj. Dobra, powiem wam, panowie, co to będzie. To jest szalik. Szalik Manchester United. Sezonu 2015-2016. Nowy. Tylko w sumie dla tych ludzi, co kupili. Dla tych ludzi, co kupili bilety na cały sezon, tak, dla członków, nie? Także było ciężko to dostać. Używane można gdzieś kupić, ale nowe to już ciężko było. No i taki każdy otrzyma po takim szaliczku Manchester United. Jeden jest 2015-16, drugi jest 2017-18. Znaczy dwa są jeszcze, nie? 2017-18. Lubicie Manchester? No pewnie, że lubimy. Ale zimę lubimy, o. A kto to będzie chodził w szaliku, nie? Takie, można powiedzieć, kolekcjonerska wersja, o. O, wow. O, wow, to było dobre. Zaskoczyłby mnie. Musimy uruchomić boki trochę. Nie gra dobrze. On cały czas podaje z nieprzygotowanej pozycji. O Jezu, ty za to z przygotowanej podajesz. Dobrze ty podajesz, nie?
No kurczę, zabrakło teraz. O jak, teraz to mi zrobił. Szparę jeszcze mi założył. Nie rób tego. Kurwa, nie rób. Ale było dużo przypadku teraz. Dużo było przypadku. Najpierw szpara. Później słupek. Później strata. No nic. Tu szpara była delikta. O ja. O, zasłużyłem do bramkę. Ja pierdzielę, co to było, bimbe? Panika chyba. Źle gram, tylko nie wiem gdzie, co jest nie tak. Chyba brak rozegrania trochę. No ale co może być ważniejsze od meczu? Spoko, Piotrek. Piotrek, słuchaj, wyślij do mnie na Messenger adres, bo mam dla was takie upominki, szaliki mam takie specjalne. Manchester United, wersja limitowana. Z 2015-16. Taka dla członków w sumie. Nie, nie widziałem jeszcze.
Zaraz zobaczę, no. No, takie tam upominki małe. Będę w Polsce, to pod koniec lipca wyślę wam. Zablokował mnie, czy co? Nie, tak wrzucił krzywo. Dobra. To obojętne, tak po prostu, żebym dostał twój adres. Albo tutaj możesz chyba napisać wiadomość nawet na Twitchu. Kurczę, no to i chodzi, żeby ten remis był, bo ja nie mogę tych punktów stracić. Chociaż remis. No to jest początek dopiero, no i od razu sobie zaprzepaścić szansę, no chociaż pograłem trochę, nie? Kurczę, z każdej pozycji wali. Właśnie tak zdobył pierwszą bramkę. Z dobitki. W końcu mi bramkarz się pomyli, nie? No nie. Znowu strzela. Zobacz. Muszę szybciej do niego doskakiwać, bo tu z dużej finezji nie ma w jego rozgrywaniu. Może tak się tym skończy, że z dobitki mi pierdolnie, no. O Jezus, super bimbaś, super. Jak to zrobiłeś? No, tak normalnie. To trzeba umieć. Grać w futbol. Dobrze. Substitution for Albania. Number 13. Coming on to replace him is number 15. Ja muszę tu remis chcesz wyciągnąć. Uf, no nie tak. Widzisz, tak jest czasem. Sam tak robię. Strzelę bramkę w sumie z czegoś. I to nie jest jakaś mega akcja. Oja. Oja, dwa razy szpara, no naprawdę. No nic. O wow, ale mi tam okiwał. Ładnie, ładnie to zrobił. Super pipo, no ładnie, ładnie. Ja już tego nie wyciągnę chyba. Cześć, Artur. Ja trzymałem sprint w obronie i zanim mój delikt się obrócił, no to pipo go zrobił.
Substitution for Albania. Number two. Coming on the field is number six. Angel Di Maria. Ty, Di Maria może na lewej obronie grać, nawet nie wiedziałem. Substitution for Albania. Number four, Rodrigo De Paul. Coming on to replace him is number 19. O ja, naprawdę dobrze. Dobrze poleciał jeszcze taranem. Pięknie. Co ty myślisz, że nie umie Arnoldem? Nie umie w Arnolda? Nie ma Arnolda chyba na boisku nawet. Nie, jest tutaj dobrze. No to mamy to. Ruszył się chyba, czy nie? Po co? Źle to rozegrałem kompletnie. Szkoda gadać. O, rzut wolny jeszcze. No, no przymierzyłem tak, że mu w łeb i do bramki, ale nie wyszło tym razem. Oj, ciężko było. Ciężko było z tego względu, że nie mogę go przewidzieć. A myślę, że on jest, nie wiem, czwarta dywizja. No i taki mecz straciłem właśnie punkty. Szkoda.
Czekaj, gola patrzę, no. Co, koleś z której dywizji jest? Dagestan, coś kojarzy. No widzisz, Piotrek, ale to chyba wynikało ze słabej wrzutki. Czekaj. Bo nie widzę tego nazwy obrońcy. Kto to jest? Saka? Kurwa, dobre. To dobre było. Aha, dobra. Ale kto to był? Kto to za, co to za koleś jest? Aha, pierwsza dywizja. O, ciężary będą. No nic. Właśnie coś kojarzyłem tego Dagestana. Ja wiem, dlaczego przegrałem. Zobacz. Przez to, że ja miałem przesuniętych trochę do przodu, miałem LMF-a i dlatego tutaj mógł grać Perisic w poprzednim meczu. Perisic i CMF ja pierdzielę. Ja muszę to zmienić. Musiałem to zmienić. Ja pierdzielę, jakaś siara. Nie, Piotrek, bo grałem w obronie, wiesz, trzema CBK-ami, LMF-em i CMF-em. Bo za wysoko ich trochę dałem i mi się pozycje przeskoczyły i drugi mecz cały zagrałem. Kurwa. Szkoda gadać. Szkoda gadać, no. Muszę wejść jeszcze w opcję tutaj na chwilę. On się rozbroiło mi wszystko, mówię, co jest, nie? No... Bo po zmianach chciałem ich trochę do przodu wystawić, żeby ten obrońca z tyłu miał trochę miejsca na ewentualne korekcje błędów w obronie, ale no mi się pozycje poprzesuwały. No i była lipa. Lechowi Dzeko? Nie, no nie będę teraz zmian tracił. Się ogarnij, chłopie, trochę. No, dobra. Losowałem już, Piotrek. Jeden z tych wartych uwagi, no to wleciał mi Dani Parejo. To będzie na tym, na YouTubie o 18. Z całej paczki. To Dani... Trzy razy losowałem. Ale brałbym go, wiesz, tego De Paula. No, bardzo mi się dobrze nie gra. Bardzo dobry koleś. Krzysztof mi go polecił i wiesz, w sumie bardzo zadowolony byłem. A z kim ja w ogóle gram? Czekaj, co ty masz tam? Dobrze. Rud Hulit w ataku. Kurde, to chyba ten kiedyś mnie Hulit właśnie zniszczył tym przyspieszeniem. I wzrostem. O, pięknie. Skupmy się teraz, panowie. Audi Q8 S-Line. Kurwa, nie mogę przegrać. Tak, trzeba będzie. Hulit, uciekaj ode mnie. Dobrze. No nie, nie, kolego. Ależ to zrobił De Paul. De Paul to zrobił, nie? Wiedziałem, że mnie zablokuje prawą nogę, musiałem się obrócić. Taka szybka decyzja. Grałem, wiesz, bo pamiętam raz chyba narzekałem na tego Hulita, bo koleś, wiesz, go wystawia na ataku, a on jest, wiesz, mega szybki i wzrost ma, no wszystko ma ten koleś. Muszę uważać, ty, wiesz, w obronie się tam na klepkę, żeby mi nie zaszło tutaj. Kurwa mać, co to było za podanie? Ja już muszę zobaczyć. No masło normalnie. Kto to mi strzelił?
Mbappe. Prawie mu się udało znowu. Prawie mu się udało znowu. Gdzieś tam zamyka tę akcję i to jest prawy pomocnik. No ale widzisz, no teraz miałem ustawione. Ja muszę sobie, co mi tak nie chodziło w poprzednim meczu, nie? Ja to kurde grałem takim w ogóle składem, że szkoda gadać. Dobrze. Przyjął. No, poczeka na trójkąt. De Paul w obronie wszędzie jest. Widzisz, ten Cannavaro, u niego tam gra, ale on, wiesz, o kurde. Wyprzedza dużo w obronie, wiesz, ten wzrost, co ma, on jest niski, no ale co mi po tym, jak on, wiesz, koleś wyprzedza, nie? Musi być wrzutka wysoka, naprawdę musi być wysoka wrzutka, żeby go zaskoczyć. Kurwa, z kim tu się kiwasz, Bimbaj, z kim ty chcesz się kiwać? Dobrze, sekuracja była. Jedź, jedź, jedź do końca. Nic. Bardzo dobrze. Pięknie, trójkąt nad rzeką, właśnie. Kurwa. Wyszło kiedyś. Substitutions taking place. Teraz go zaskoczy tym podaniem, patrz. Nie spodziewał się. To jest wyższa liga, wyższa kultura gry. Aj,
szkoda. No, za dużo się dzieje tutaj w obronie teraz. Nie mam Delicta zapalając konieczności. Grimaldo jest. No, szparę dostałem. Spalony był przecież chyba, nie? Kurwa, no spalony tam był. To nie było, patrz. Co on za podanie zrobił? Dobrze, niech mu będzie. Musi coś Giru więcej wygrywać, no ale zdaję sobie sprawę, że może być troszkę trudno tutaj z nim. Z tym Rijkaardem szczególnie. Nie, nie ma Rijkaarda, ale... O ja... No co to było w ogóle? Z wyskoku jakoś zagrał tą piłkę. Panie, musimy tu niszczyć, jak chcemy wygrać. Tak myślę, że do 17-18 jakoś tak. Także było 3 godziny. No to czekaj, która jest godzina? No, to jeszcze 2 godziny będziemy streamować. No, mieliśmy okazję, panowie, tutaj. Nie wiem, jak ten goalkeeper wyciągnął. David Sima. No, gdzie no? Przecież dostał za plecy od Ronaldinho. Powinien to puścić. No dobry był bramkarzem, no. Kurwa, strzelaj w końcu. Ups, to teraz dostanie trójkąta. Dobra. Pozamiatane. Kurde, no. Aj. No dawaj go, mamy go prawie, szty. Ale tu mi włożył. Wiedziałem, co zrobi, ale no... Tak piłkę trzymał blisko siebie, że nawet nie zdążyłem zareagować. Już się dużo wcześniej przed nią obróciłem, ale i tak mimo wszystko był szybszy. Aj ty. Substitution for Albania, number 19, coming on the field is number 66.
z komentarza. No Carlos z Osimhenem, naprawdę. Czy taką piłkę? Carlos z Osimhenem. Osimhen stał, Carlos nadbiegł. Jeszcze go wygrał główkę z nim. Ja pierdolę, co oni co wszędzie? Nie, to nic nie zrobisz, jak koleś ma na nieziemskich zawodników, no to sobie możesz zapomnieć. Leży jeszcze w powietrzu, to i na ziemi, kurwa. Ja tutaj, wiesz, bazuję na tym, żeby sobie, no nie mogę sobie pozwolić, żeby mieć wszystko. Tu idę w jedną statystykę, a tu taki, wiesz, schorzy ci koleś, kurwa, co masz do wszystkiego, kurwa. No nie znajdę takiego gościa jak ten Huli, czy chociaż Frank Rijkaard. Ten Huli to ma wszystko w ogóle, nie? Kurwa, się zdenerwowałem. Teraz wrócę. Dalej tego nie ustawiłem. Dalej tego nie ustawiłem tutaj tych swoich zawodników. Dobry był, no nic mu nie ujmuję temu kolesiowi, no ale niektóre pojedynki w ogóle były nie fair. Tu Carlos to akurat nadbiegł, to mógł wyżej wyskoczyć. Ja akurat stałem tym swoim Osimhenem, no to mógł wyżej wyskoczyć, no niech mu wejdzie. A tutaj miałem zmienić właśnie. Gubimy punkty, panowie. Gubimy punkty. Niepotrzebnie. Tu tutaj, bo w tym co teraz przegrałem 3-1, to mogłem zgubić, ale w tym poprzednim, no to chociaż, kurczę, no, powinienem takie mecze wygrywać, no. Tak nie można grać. Teraz będzie spadek do trzeciej, będziemy się tak wahać, to mi z powrotem.
welcome to today's match. Mógł się obrócić bomba po prostu w pole karne, bomba powinna pójść wtedy. Z tym kolesiem grałem, ty. Dopiero mi się przypomniało, jak zobaczyłem to Z tam chyba. Ale nie wiem, czy on jest dobry, czy nie, ale pamiętam kolesia. Proszę bardzo. Daj spokój, Baba Jaro. Jeszcze walczymy, jeszcze walczymy. A ty awansowałeś już, czy jeszcze nie? Coś tam słyszałem w radiu, moi zawodnicy też. No załatwili, no. No ale kurczę, no wiesz, no przegrałem z kolesiem słabszym, znaczy z słabszej dywizji, niekoniecznie słabszą ode mnie. Z tym ostatnim to jeszcze mogę sobie, wiesz, podarować przegraną, ale z tym kolesiem no nie bardzo mi, kurwa. No muszę, wiesz, wygrywać jakieś mecze, no. Tak jest, to powinienem chociaż wygrać. Aha. U Bartu? Czy u Grześka byłeś? Kurde, jaki ten... Bije mnie tutaj w obronie. Dawaj go. A, z Grzesiem. Dobra. Ja tak trochę, wiesz, ja to lubię tam w dywizję grać, to trzeba to wbić, jak nie wbiję, to ja nie lubię dywizji grać, jak mi idzie, to lubię.
z tym kolesiem ze słabszej dywizji Baba Jaro przegrałem po prostu. Tam mi się wydaje w większości z błędów w ustawieniu moim. A z tym przegrałem 2-0, nie? Ale tylko przegrałem z tego względu, że wiesz, że... Zobacz, jak teraz moje ustawienie wygląda. Ja tego nie zmieniłem, wiesz? LMF, CMF. Ja chciałem ich trochę bardziej do przodu wysunąć, ale oni nie chcieli tam grać. Kurwa. I stwierdzili, że zrobią bunt. Zbiorowy, nie? Nie będziemy tam grać. W ogóle nie będziemy grać. A ja tego się nie dopatrzyłem, że mamy bunt w zespole. Ja bym wiedział. Ja z nim porozmawiał inaczej. A czekaj, trafiłem do tego kolesia, nawet Dani Parejo. No, próbujemy tam. Dani Parejo trafiłem dzisiaj. Parejo. Gdzie on jest? Dani Parejo. Tylko nie ma miejsca dla niego chyba. A on prawonożny na prawym RMF-ie, on wolny jest trochę. Nie wiem, czy tam speed w ogóle na jakikolwiek, jakąś jakość w ogóle dojdzie. 6-2, 6-4, nie. Nie teraz, może kiedyś, panie Parejo, może kiedyś. Fajna, bardzo mi się podoba też. Może go wpuszczę za Trippiera właśnie, może go wpuszczę. Bo teraz mi się w sumie slot zwolnił, a mi się podobał, jak on gra, ten Ferrer. UNS Polska, Pablo UNS. Witam serdecznie. Welcome. Mam nadzieję, że dasz wygrać. Nie dawaj wygrywać, ja muszę po prostu cię zmucić, żeby zasłużyć. Nie jest taką dam streamerowi. O kurde, tam chyba ktoś od nas odpadł, nie? Chyba facet odpadł. Czy laska? Nie, laska odpadła. Ta jedna laska. Nie Świątek, tylko ta druga. Linety? Pablo, gramy na remis. O kurde, za 15, śmieszna cena, co? Ja byłem tutaj ostatnio na, żeby jakieś mieć porównanie, to 15 funtów to jest jakieś, nie wiem, 150-200 koron może, to bardzo tanio. Ja kupiłem za 800 koron na koncert, no to 300-400, 350 zł, 350 koron. No to koncert mnie robi Williamsa. Kosztował tutaj 800-900 koron od sztuki. No, jedziemy, panie Pablo. Mocny skład. Trzeba się skupić w obronie, bo tutaj już nie mogę sobie pozwolić na utratę punktów. W sumie już straciłem 6. 6 meczów zostało. Mam tych punktów 6 też. Znaczy jeszcze jeden remis mogę gdzieś tam mieć. Chyba, tak? No. Agresywnie od razu.
A to nawet nie wiedziałem, Baba Jaro. Ja tak średnio się interesuję tenisem. Nasz Walker, Walker. Biegniesz? No to biegnij. O ja. No to pięknie, Bimaś. Super podanie. Super, wszystko się teraz w tempo zrobiło. Pięknie. Kurwa, ten Haaland to... Ile masz podań? No wczoraj trenowałem, to mam razem 38 już. Dobrze. I to zabrakło trochę. No ja to wierzę. Ja nie czuję znużenia, Baba Jaro. Bo kompletnie nie czuję znużenia. Ja przegrywam, bo przegrywam, ale to... Czy to wiesz, czy to przez grę? Chyba raczej nie. Pięknie. Dobrze. Zasłużyłeś. Super rozegranie, super, super atak, pozycyjny, idealny.
No ostatnio mi wymusił bramki. A ten Adriano. No taki trochę Lukaku jest, co? Baba Jaro. Chyba taki trochę Lukaku jest podkręcony. Bo wiesz, ma wzrost, ma... No bombę ma większą, ale... Ma wzrost, ma tego, ma jeszcze... Brazylią grasz? A nie ma, wiesz, główkowania, nie ma skilla do walki w powietrzu. No ale tak po atrybutach. No, ale to jest Goal Poacher, nie? A Lukaku, co tam, Fox in the Box? Też chyba była wersja Goal Poacher. No ale nigdy nie było wersji Goal Poacher Lukaku? No to taki, no to nie, no to już duża różnica. No to nie wiem, no wiem, że Fox in the Box to był, ale to myślałem, że też jakaś tam wersja Goal Poacher była. Bo Haaland był, wiesz, Haaland też Fox in the Box, a też była wersja Goal Poacher. Pięknie, w tempo. No ale zrypałem. Coś mi się Walker słabo angażuje do ataku. Tam go nie widzę na stronie. Może kryje Neymara cały czas. No jest, pokazał się. Trochę późno. Pięknie. Kurde. Trochę wiesz, przykiwkowałem się i już by była brama z tego. Musisz Perisic. Oj. Kurwa, Haaland połamał plecyk.
Dobry, panie Christopher. No ładnie teraz było. No tego Carlosa też bym przytulił, no ale nie będę chyba tego, nie będę tyle wykładał. Czyli ten Dumfries, to nie wiem, czy ma ofensyw u mnie? Kurwa, no kurwa. Ty, od razu wiedziałem, kto on ma ofensyw, czy nie, co on tak mi biega? Chłopie, no cały mecz już minął, już 80 minuta, kurwa. Co jest z tym Walkerem? Może Neymara kryje? Jakieś rozkojarzenie się, brak założeń taktycznych. To wszystko można dzisiaj spisać na straty. Czy z De Ligtem wygrał? No ładnie. Brak założeń taktycznych tutaj w tym meczu. Pięknie. Ja pierdzie, jaki fuks. No teraz to inna rozmowa. Teraz to już działa wszystko. Skrzydła. Tułów. Proszę bardzo. Teraz to już działa. Widzisz, ten teraz Walker poszedł, zrobił absorpcję na dół, jednego ściągnął do dołu i pobiegł. Nic nie zrobił, tylko wiesz, gra bez piłki. Gra bez piłki i już wiesz, miejsce zrobił. Tylko to wystarczyło. No już tam biegnie na górze, no i o to chodzi, wiesz, to w ogóle się nie spyka, jak tego nie ma założeń taktycznych, to nie ma grania, no. Panowie, tak nie można. Nie ma, panie Christopher, losowałem 3 razy, nie ma. A ten low to jest zajebisty w ogóle, Ambrosini też. Ten low to, kurde, taki koleś ma, wiesz, w sumie 2 nogi. No król strzelców, jakby nie było chyba z 67? Znaczy złotą piłkę dostał. Czy 76? Coś takiego. A nie, to Casemiro. To nie będziemy strzelać. Nie ma nikogo. No, dzięki Pablo, udało się tym razem. No ale Piotr, jak ty chcesz Ambrosiniego, a Ambrosini to jest Anchorman, nie? Bo tam był jeszcze ten, Guardiola, no, ale Guardiola to jest... Nie, Ambrosini to nie Anchorman, to jest Orchestrator. Tak mi się wydaje. Tak. Ambrosini to tak, dobra, mi się mylą zawsze, ci dwaj to mi się mylą. Salasa to bym raczej nie chciał, a tego Loba to bym chciał zobaczyć w akcji u kogoś dobrego. A, no to Anchorman super, no. A ten? Tego Loba to chciałem zobaczyć. Bo jest jeszcze ten, Piotr, jak on się nazywa, ten... Gilberto Silva. To on też może być ciekawy. No, te obie nogi, to wiesz, to jest petarda, wiesz, no koleś został chyba w 76 roku złotą piłkę, a w 77 był chyba, a w 77 na trzecim miejscu był.
Nie ma Gilberto Silvy? Kurwa, mi się wydaje, że był. Ty, co ja patrzyłem? Jest jakiś, wiesz, w ogóle z Arsenalu koleś na DMF-ie. I to nie jest Vieira. To jest jakiś, wiesz, jakiś był Ankorman właśnie. No jest Gilberto Silva właśnie, widzę go. No jest Ankorman. Ale może go nie było w paczce. Xabi Alonso. Xabi Alonso. Xabi Alonso jest, ale Gilberto Silva widzę, że też jest w bazie, nie wiem gdzie kiedyś był, ale Xabi Alonso też jest fajny. To był właśnie w tej, Piotr, w tej paczce, co teraz jest. Ja bym chyba dał mu szansę na czas braku form. To by sobie u mnie za Casemiro może pograł. Jak się wylosuje, już czwartek niedługo. Widzicie to? Ja będę robił niedługo materiał odnośnie bocznych obrońców i... I powiem wam szczerze, że ten ostatni mecz, przez to, że ja zrobiłem błąd, będzie idealnym po prostu tego przykładem, co znaczy ofensyw dla ofensywnego obrońcy. Widziałeś? On jest ofensywny. Walker jest ofensywny, a bez ofensyw biegał. I ja to od razu mówię, co on tam kryje? Neymara cały czas zostaje, nie? Złapałem się sam na tym. Bo kiedyś poruszaliśmy ten temat, wiesz, Piotr, odnośnie tych ofensywnych obrońców, nie? Czy jest sens dawać im? Pamiętasz, nie? No i teraz, wiesz, sam się złapałem na tym, chociaż nie zrobiłem tego celowo, tylko po prostu nie pamiętałem, nie? Znaczy coś tam porobiłem w obronie i nie było, nie? Mówię, co jest? W ogóle nie działa, nie? Tak mi się ciężko grało, wiesz, ani przerzutu nie zrobisz, ani nic. Na pewno było lepiej w defensywie, no ale to ja w ataku kompletnie nie istniałem. Dajmy mu piłkę, niech on sobie gra, ja nie umiem. O, jeszcze prawie mi podał. Która to dywizja jest? Jakieś takie kurwa kiwki robi chińskie. No nie mogę tego przegrać też, no. Widzę, że już chyba nie za wysoka. Kurwa, dobra. Panowie, to takie mecze trzeba wygrać. Masz z nogi na początek. To przerżne. Kończymy streama po godzince. Kurwa. Co on wymyśli tutaj, nie? O, ja teraz zawracam, uderzam z dystansu. Kurwa. Teraz ja rozdaję karty w ataku. No i ja mam problem z takimi gośćmi. Ja muszę szybko bramkę zdobyć, żeby ich trochę na uspokojenie im rzucić. Bo jak ja im nie rzucę na uspokojenie, to nikt im nie wrzuci. A ja mam problem trochę z bramkami. Człowiek się spodziewa jakiegoś driblingu, jakiegoś zagrania nieszablonowego, a tu nie ma nic, nie? Kurwa, i kombinujesz w tej broni. Dobra, udało się. Wiesz, człowiek wchodzi, chce zablokować podanie, żeby do skrzydła nie zgrał, a ten koleś ma inny plan. No, ja nawet nie chciałem tam podawać, nawet nie widzę gościa, że ktoś tam biegł w ogóle. Mi, co ty mi to blokujesz, nie? Kurwa. Wiesz, ja schodzę do środka, uderzam z dystansu teraz. A teraz podam, gdy nie powinienem. O. Domyśl się, frajerze, co ja będę robił. Sytuacja bramkowa. Idziemy. No aj. Dobrze, dobrze, turlaj się.
Dobra, tu Raidropsa, jedziemy. Kurwa, zejście do środka, rozegranie i strzał. No nie, no muszę go zablokować przecież teraz, no. No nie, no nie. Zaraz tracę bramkę. Zaraz tracę. Nie, nie czytam go kompletnie, nic. Może sobie biegać w obronie jak chcesz, a i tak ma inne plany. Muszę drugą strzelić. Tak to może być różnie z tym wynikiem. There will be 1 minute at a time. And now, to all members of the crowd, I'd like to ask you to join me in wishing our birthday boy a very special birthday. Ja pierdolę. Dobra, spokój.
Kto tak kurwa gra? Kurwa, dribbling z połowy boiska po lewej stronie aż do samej bramki dobiegł. Dobiegł, bo ja się spodziewam jakiegoś podania, próbuję kombinować z tymi zawodnikami, to po prostu trzeba podejść do gościa i zabrać mu piłkę. Nie wygrasz z przyzwyczajeniami, no. No ale to dobrze, chociaż jest jakieś urozmaicenie, że każdy troszkę inaczej gra i już ty się spodziewasz czegoś innego, on coś innego robi. Gdzieś też notuję to wszystko, o, tak jak teraz, nie? Człowiek chce zablokować środek, a on ci jedzie, jedzie ci na gazie. No, ta słabsza noga Gakpo jest super, start dopiły wszystko, ale ta słabsza noga jego no to high. Kurczę, jakby miał very high, doda mu się w skillu. To był zajebisty koleś. A na prawej, na prawym RWF-ie, znaczy na RWF-ie to nie pogra sobie. Szkoda. Podał. Dobrze. Ups. Kosa by poszła.
support for our World Charity Fund. No ale to Donadoni ma, ten Piotrek. Donadoni ma w sumie dwie nogi, Weryheima, a tylko Gakpo. Ale to za kogo zjechał wrzucić? Di Maria, Donadoni czy Gakpo? To wrzucimy. No dobra, no to wrzucimy, no. W Gakpo mi się to podoba, że on ma takie, wiesz, odejście, od razu takie odejście ma, nie wiem czy to jest spowodowane, bo tak przyspieszenie tam okolicy 88, 86, coś takiego, ale mam wrażenie, że znacznie lepiej przyspieszę niż inni z takimi atrybutami. Może ma długie nogi, nie wiem o co chodzi. No, może być, no. Dobra, skupmy się, bo to też jest mocny przeciwnik. No, ale... Zasłużył. Dobra, piwa poszło. Nie było asekuracji środkowego obrońcy. Ręka. Co to było za klepka chińska jakaś? Ładnie wjechał w pole karne. Jak w masło. Pięknie. Tak dalej. Kurwa, co ty grasz, chłopie? No, zrobiło się autostrada. Oj.
Ja. O kurde, najgorzej, teraz kontra może pójść z tego, dobrze. No poszło. Nie w tę stronę trzeba. No ja przeszedł tak od połowy boiska prawie rzut różnego. W sumie z dupy znowu może być strata bramki. Cześć, Rory. Podawał jeszcze z takiej odległości. Ładnie. No nie strzeli tego. Nie może z tego strzelić. Tam Casemiro jest. Dobrze. No trochę są lagi. Mi trzeba zwycięstwa. Nawet mi remis nie jest potrzebny. Remis dobry to jest jak się idzie na dyskotekę i się mówi, zremisowałem ze Stop 100, nie? I tam dziewczyna mówi, o zajebiście, nie? Jesteś dzisiaj mój. Kurwa. No ale tutaj do ligi to trzeba zwycięstwa.
Pięknie, ale kupiłem im czasu tutaj w ogóle. To było dobre, to było dobre. No, było. Ale Depal się wkurzy, wraca się. Ma jakiś plan? Chyba ma. Dobrze. Substitutions taking place. Dokładnie. Dumfries wszedł. Trochę większa defensywa, ale czy ja chcę teraz defensywę? Ja muszę teraz wygrywać chyba. Bo po prostu liczył na dobitkę. I tak nie miał wyjścia. Tylko strzał. Też by to zrobił. Tam nikogo nie było, a prawie mu się udało. Może teraz zaangażuje obrońcę? Dobra. Teraz troszkę obrońcę. Puścił się. No, chyba bąka puścił, kurwa. Substitution. Dumfries zdziwiony. Kurwa, to my przegrywamy? Dopiero zorientował się. Policzkę. Oj, za długo się zastanawiałem. Jeszcze dostaniemy jakąś szansę chociaż? Jedną? Nie? Nic? Dumfries jest. Był. O! To by było ładne, no. Tylko mnie tak jakoś średnio. Ale mnie kryje dobrze. Siedemdziesiąta ósma minuta. Pięknie.
No nic. Awansu nie będzie, niestety. Mam nadzieję, że chodzi z pierwszą dywizją. No, walka o utrzymanie będzie. Z Marco Roycem gram. Dobra. Czyli na 3 mecze muszę 2 wygrać. Kurde, miałem wpuścić tego zjecha, zapomniałem. O, masz Lowa. Zobacz. Lawa, Marszala w ataku. No, widziałem właśnie. Mam nadzieję, że będzie źle grał. Tak, teraz no. Teraz będzie. Będzie Denilson dla tych, co jeszcze nie mają. A dla tych, co mają, to Bebeto. Chociaż Bebeto jest dużo lepszy niż ten Denilson. Bebeto jest okej. Okay. No, najpierw będzie został jeden, no. A, to ten nie.
Nie, jest losowanie. Znaczy 100% losowanie jest, ale szansa... Nie wiem, czy ktoś to obliczał. 16% może? Nie no, powtórki chyba nie będzie. Jakie powtórka, Piotrek? Piękna wrzuta na długi słupek. Dobrze. Nie, ty, no, ty nie, nie wiem, czy może być, czy nie. Bo w sumie żadnych kart tam nie wyciągało, nie? Kurde, jak będzie ty. To w ogóle będzie luks. Dwa razy Denilson, nie? Dwa razy Denilson, a jedno skrzydło w Brazylii do obstawienia. Nie, to teraz dwóch Denilson nie będzie można mieć w składzie. Ja rozmawiałem z nimi. Zarządem Brazylii rozmawiałem i nie ma szans na dwóch Denisonów. Nogę urwało. Ancelotti będzie Brazylię prowadził w 2024 chyba, nie? Za rok. Co ty, kolego, z Persiciem? Persic jest bardzo doświadczony. Ale... Krzysztofer, ale chodzi o to, że, bo tak jak Piotrek zauważył, że tam ci chyba żadna karta nie wygasza się. I ja nie wiem, czy może być taki ten sam los, nie? Kurwa, by nie. Chociaż takich dwóch skolsów? Nie, nie może być, panowie, chyba. Jak będzie, no to koniecznie pochwalcie się w komentarzach. Kurwa, tak trafić kogoś, nie? Człowiek, ojo, człowiek wykonywał te wszystkie zadania, nie? Konsekwentny był. Daj spokój. Zrobiłem wszystkie zadania, no zajęło mi to w sumie no całe, no musiałem to robić, wszystko wykonywać. No ale, no ale masz dwóch figur? No, no to jednego na listę. No, dobra. Tu nie ma bimba i tego transferu. A, szkoda, szkoda. No ale fajnie przez chwilę było. Niektórzy ci zazdroszczą do dwóch figo, nie każdy miał to szczęście. O, Rory, jesteś, ty jesteś specjalistą od tego, od Interu. Wiesz, czym jest Catenaccio? Nie, nie zupa. To z Interu pochodzi. Znaczy z Interu nie pochodzi, ale rozsławili tą taktykę w Interze. Lata 60. Pan Herrera dostosował taktykę Catenaccio i wszystkie wyniki Interu kończyły się w większości po 1-0. A później mówiło się o tym, że zabił futbol.
bo po tym jak odnieśli sukces, to później całe Włochy stosowały to. Dokładnie. Morderca futbolu. Nie chcę tak, żeby o mnie tak mówili, nie? Morderca futbol. To już community zadbało o to, żebym to nie ja zabił e-futbol. Ale się przyczyniłeś do tego. Wszyscy kochamy e-futbol, a ty przez ciebie jeszcze bardziej nienawidzimy. Nie podobasz nam się. Wyjdź. Ale podoba mi się takie, wiesz, taktyczne podejście. Jak to Herrera mawiał. Jak nie przegrasz meczu, znaczy jak nie stracisz bramki, to nie przegrasz meczu. Ależ to wzniosłe, nie? To 100% prawda. 100% prawda, nie? Ciężko zaprzeczyć. No chyba, że kibice biegną na boisko, ale to druga sprawa. Albo zawodnik jakiś... nieuprawniony do gry. To, ale to już to nie liczymy. Catenaccio, proszę bardzo. No, nożem albo granatem. Tu można przedmioty wymieniać. Podawać przykłady każdy może, jakie chce, nie? Nożem, granat. No co tam jeszcze może być, nie? Już mi wyleciało teraz z głowy. No ale też nie można rzucać broni. Na pewno nie można strzelać też. To trzeba takie rzeczy wiedzieć. Ochroniarze wiedzą pewnie, czego nie można. A nie wszyscy... nie wszyscy uczestnicy, widzowie, no nie wszyscy muszą to wiedzieć. To jest taka wiedza zakazana troszkę. A to nie widziałem tego, nie pamiętam tego. Ale to normalnie na meczu? No, jeszcze krew świeża była, kaszanka. Kurwa, golonkę jeszcze wycięli nam. Panowie, wydaje mi się, że on jest dobry, ten koleś. Na prosto pecha ma w tym meczu, że mi to wszystko jakoś wchodzi. Ale dobrze, że on ma pecha, a nie ja. Ja nie chcę mieć pecha. Ja nie lubię mieć pecha. A, to jakieś incydenty pamiętam, ale aż tak szczegółowe to nie bardzo, Piotrek. Tu nie przejdziesz. Tu trzeba Gandalfa. Pięknie, pięknie. Załapał go na wykroku. Teraz Osimhen będzie tutaj kończący. Nie, nie, to będzie... będzie nikt. Nie tym razem. Mogłem podciąć tą piłkę delikatnie, czy przod jakiś zrobić taki pokazowy. No ale generalnie, Rory, bierzesz pod uwagę właśnie, że zawodnik, który no, Prime na przykład będzie miał swój, załóżmy, w Realu, nie? A grał kiedyś w Interze, też go bierzesz pod uwagę, czy nie? Czy takich stricte z Interu? Na przykład Figo, jakby wyszła wersja taka z Realu Madryt, to byś też ją traktował jakoś poważnie? Też byś ją chciał? A, znaczek Inter, dobra, kumam. Nie, kolego. Double touch to nie. Do double touch to nie wystarczy zrobić skilla, to trzeba mieć timing. Ja bym coś wam powiedział o tym timingu, ale poróżmy ten temat kiedy indziej, może na temat timingu double toucha.
Kurwa. Lepiej go nie ruszaj najlepiej. To będzie taki double touch belgijski. Nie, nie. O, masz szczęście. Możesz wykorzystać to. Widzieliście, jaka tam noga poleciała? Jakby to był Mertesacker, to by całą bramkę zasłonił tą nogą. Ale nie ma Mertesackera. Może kiedyś będzie. No, co ty gwizdasz? Co ty gwizdasz, kolego? No, przynieść ci będzie. No, to Figo spoko jest. Ja powiem ci, że Figo bym grał. Figo ma chyba dwie nogi, z tego co mi wiadomo. To na LWF i na RWF pogra. Chociaż zawsze go kojarzę jako prawonożny. Weź zobacz, jaką ma słabszą nogę, jak ci się chce. Aha, dobra. Ty masz jakieś inne konta. Dobra. A dwa masz. Ja mam jeszcze jedno, stworzyłem. Miałem robić materiał odnośnie tych 15 lat. Kurde, nie. No nie mam czasu na razie. Bo tam chciałbym. Nie chciałbym tam po prostu samych meczów rozgrywać. Tylko taką otoczkę zrobić piłkarską, że wiesz, że jest 2 na 1. 2 na 1. No to on taki jest trochę jak ten Piotr chyba, co? Jak Gakpo, nie? Z nogami. No właśnie, jak Gakpo. Ale powiem wam, że to nie jest tak jakoś mega źle, bo jakiś czas temu u mnie grał Gavi na LMF-ie, na LWF-ie. Te wrzutki nie były jakieś takie najlepsze, ale całkiem źle, złe nie były. Były okej. Okay. No nie perfekcyjne, nie? Ale były okej. Okay. Kurwa, jak beton, no jak beton, dobra. No nie da rady, nie da rady. Gdzie jest zastaw, chłop? Nie dojdę. Może? De Paul hit. De Paul hit i on teraz jest Christopher. Ja go porównywałem, tą wersję co mam, z tym co jest w paczce. A to ten jest dużo lepszy. Chyba overall się różni 3 albo 4. No nie no, powiem ci, żeby się fajniej grało. Baba Jaro, tym Gavin. Tylko, że ten Gavin, co teraz jest w paczce, no to jest creative playmaker. Ja mam tego big time, no to jest hole player. I ten hole player mój ma pinpoint crossing. No ale za to ten creative playmaker ma... Patrz, jak on uderza tą bramkę. Nie, już ma dosyć chyba. Kurwa, co jest? Beton. Kurwa. No mój ma Pippen Crossing, ale za to ten Gavi ma Fighting Spirit. No gwizd, nie faulujecie, nie faulujecie, daj spokój. No dobrze, fair play. Ale prawie był faul. Dobrze, że go tam piłki nie zabrałem mu. To był dobry przeciwnik. Tylko trafił na mój dzień. Ja go miałem, ale to wiesz, bo Bayer nie dla mnie. On tam, wiesz, dość, że atrybutów ma nasrane. Chyba w każdy atrybut w porównaniu do tego Goldpouchera po 3. Plus 3 w stosunku do tego zwykłego. No. Ja też, dla gości, którzy lubią ścinać pole karne i lecieć. Lecieć i po długim, nie?
To może być top 1000 nawet. Tak mi się wydaje. Może dobrze grał. No, jednak nie. To źle grał. Ja Baba Jaru nie wykorzystałbym tego Mbappe. No nie ma szans, ja jestem za cienki do takich, wiesz. No ale z kolei wiem, że z Mbappe mam taki zawsze problem, że jako, wiesz, od strony takiej broniącej, nie? Bo tam na pewno ja tak nie potrafię grać, ale od strony broniącej mam z nim taki problem, że nie mam obrońcy, który mógłby iść z nim ciało w ciało bez problemu. Dobra, na razie Piotrek. Dzięki za towarzystwo. Wiesz, chodzi o to, ja nie mam obrońcy Baba Jaro, jak już wiesz, już mnie wyprzedzi, już bark mam, to problem jest takim, mam dużych obrońców, którzy mogą go, wiesz, tam popchać, powalić, załóżmy taki Sule, czy taki De Ligt, w momencie, gdy już jestem z nimi równo, nie? Ale żeby ten moment z nim równo uzyskać takimi koniami, to jest drugi problem. A jak znajdę kolesia, który jest szybki i fizyczność ma jakąś wysoką, to problem jest taki, że niski jest zazwyczaj, nie? I nie wiem, może no, ciężko mi jest z tym Mbappe strasznie. Albo wiesz, albo bliżej niego szybciej doskoczyć, no ale z kolei słabszy fizycznie jesteś, albo po prostu tak jak ja teraz wolę grać, żeby dać mu troszkę miejsca. Nie pchać się z nim ciało w ciało, bo pierdolnie mi i będzie po sprawie, nie? To jest taki gość właśnie, to jest oszust, można powiedzieć. Marquinhos nie dał mu rady. Na przykład Marquinhos, wiesz, nie dał mu rady. Już kilka razy próbowałem. Jak nie zrobię sobie miejsca, dobrze się nie ustawię, to bark ze swoim, wiesz, fizycznością. Pracuje Christopher nocami. Pracuje nocami, tak będą na razie, wiesz. A synu babci, dlatego w ogóle jest. No, physical contact ma 8,4. I tak mu podkręciłem, miał 7,7, nie? Ale to on bark z mapy nie wygra. Na taki Akanji. I to już, wiesz, 9,6 to już nie ma żartów. Tylko, że problem jest z doskoczeniem tak szybko jak Marquinhos do niego. No i nie wiem, no jakiś tam obrońca musiałby być, nie wiem, Cannavaro? Nie sprawdzałem, szczerze mówiąc, ale to jest wyższa półeczka taki gość, taki obrońca. Tylko zawsze wolę dać miejsca temu frejerowi. Niech on tam biegnie, tylko niech mnie nie wyprzedzi. Bo później już będą pozamiatane. Jeszcze ten hall player będzie wyganiał po całej planszy, kurwa, na trójkąt czekał. Później goń za nim, nie? Takim Akanji, goń za nim. Pozamiatane. Jak mu małde, jest niesamowite. Zjechał miałeś puścić. No, zaraz puścimy.
No co on gwizda czyściutko? No, mógł strzelać. Dałem mu miejsca dużo. Lubi klepką grać do końca i przypuszczam, że do końca XXX i na końcu trójką gdzieś tam pójdzie randomowo. Muszę uważać na to teraz. Muszę tego ostatniego obrońcę mieć do sekuracji tutaj na pewno. No to nawet jak teraz idzie cały czas o. Spalony. Zrypałem. O ja, to była setka. Widzisz, jak szuka? Cały czas szuka. Będzie cały czas szukał. Znaczy, w końcu coś mu wyjdzie, albo i nie. O, teraz to zostawiłem. Ale fuks. Tam ślizgiem wjechałem do bramki. Myślałem, że będzie karny. Ale mu zostawiłem dużo miejsca. Przeczekał. To było dobre. To było dobre z jego strony. Pokażmy się coś z naszej strony. Jakąś akcję taką fajną. Taką można powiedzieć kategorii lux. Ręka. A, nie ma. Dobra. Super. Super klepka. Ja pierdzę, jaki fuks. Dobrze. Ja. Dobre jest to, że on cały czas jest odsłonięty, ten koleś. Ja go zaraz trzasnę na kontrę. Tylko może się dobrze bronić. I będzie lux. Kurde, mogę normalny trójkątem dodałem do tego dalszego. Spalony kolego. Idą ostrzeżenia z jego strony. Dużo tych ostrzeżeń. W końcu linia spalonego się skończy. No, żebyś wiedział. Ja wiem, czy Lucky Christopher gdzieś tam ofensywne pieniądze do koperty poszły. To nie jest tak, że to że nagle VAR zaczął działać. Co ty, Christopher? Zaraz się udowodni, że zwycięstwo jest w naszym zasięgu jeszcze w tym meczu. Dobrze, zmylił go. Swojego zmylił.
Było trzy razy sztuka, no przecież napisałeś już. Nie, było dwa razy, no dokładnie, no dokładnie. Mumiturem jest wystarczy chyba, tak? Nie, zwycięstwo chyba. Może nie pamiętam. Najgorsze jest to, że to w końcu może siąść i... Wiesz, o tyle dobrze jest teraz, że ja nie mam tego obrońcy środkowego cofniętego. Jak miał go cofniętego, no to... To nie byłoby mowy o spalonym. No ale z kolei łatwiej by czyścił piłki. No ale nadziewasz się wtedy na spalony nie zagwiży. Ale póki mam koperty i znaczki, to gramy dalej. Pięknie. Kluczowy ślizg. Casemiro pokazał, na co go stać. Teraz to nasza kolej. Odzyskaliśmy wiarę w siebie. Proszę bardzo. Jedziemy z tym tematem. No, albo nie, jutro. Coś się nadziałem? Może ty, nie my. No. Panie Gakpo, to by było dobre. Takie zaskoczenia. Rzut rożny, stały fragment, potężni obrońcy, potężne pieniądze idą w ruch. Tak jest. Tak jest. To trzeba obrońcy zrobić 9-9 i można wcisnąć kółko. Uciekł? Chodź, 1 na 1. A Kanji nie dara. Ale go zrobiłem. Specjalnie mu oddałem piłkę, żeby tylko teraz zrobić kontry mu. Dobrze, że mi zrobiłeś. Super zrobiłeś. No, Depol, dojdziesz. Speed 33, dobrze, doszedł. Bronimy się, panowie. Pójdzie zaraz trójkąt. Walker, czujesz? Czuję, trenerze. Dobrze. No, czerwona. Następny, panie Argonus? Następny zrobimy jutro, mniej więcej o tej samej porze. O 14, może o 13. Też po 3 godzinki zrobimy, bo na razie wieczorami odpada. Patrz, jak teraz go załatwi wrzutką roku. Wrzutka roku pójdzie. Technicznie! No co jest? Podaj. Bardzo dobrze. Kurwa. Nie. Tutaj już takie granie się skończyło na trójkąty. To teraz my jesteśmy Gakpo i pan Perisic. Ale zrypałem, tu zrypałem, jak się trochę przygwiazdożyć, się odpalił mi Real Madrid z 96. No i niepotrzebnie. No prawym analogiem, Rory. Jak piłka do ciebie leci na przykład z prawej strony boiska na lewo, no to wciskasz lewo, tam gdzie chciałbyś, to, żeby ta piłka poszła. Nie mogę tutaj stracić piłki, jak oni są nieustawieni, moi ludzie. Dobrze. Delikatnie. Ups. Ja myślałem, że już chciałem powiedzieć, że zasłużyłem na to podanie do nogi. Nic, bronimy się, panowie. Hala nie umie podawać, zaufajmy mu, że on nie umie. Dobrze. Ty też umiesz? A nie, jutro, dobra. Super. Panowie, to jest linia. Tu nie ma żartów. To jest linia. Dobrze pokazuję prosto chociaż? Nie, na ukos. Tak teraz. Nie, czy tak?
Linia. Dobra, gramy dalej. Kurwa. Jakie fuksy, nie? Ale że on nie ma Zidana, żeby to zobaczył. Ktoś to zrobił. Ktoś to coś. Nic. Dobra, panowie, linia. Tak, Alcanji, Maldini. Dobrze. O, wyszedł obrońcą. Mamy to. Tak, ale piłeczka idealna do nóżki. Panowie i panie. No już odrożny. Teraz włożymy drugą. No to jest stały fragment. To jest stały fragment i ze stałych fragmentów mi się należy. Ja przychodzę jak po swoje. Proszę bardzo. Giroud. Nic? A teraz? Nie, nic? Dobra, on nie ma kim grać, nie ma kim grać. Kosa mu. Dobrze, o to chodź. No, faul, nie, nie było, nie, nie, nic. Maldini. Na spokojnie, panowie. Podał do bramkarza? Tak, jest, podał do mnie prawie. Jo, dobrze, dobrze. O, Osimhen, nie bawi się. Dobrze. Chyba prawie było. Bronimy, panowie. O, jakaś nowa taktyka, bronimy. Nowa taktyka, bronimy, panowie. Nie. Di Maria nie wygra tego. Tak myślałem, może być kontrast tego, ale jest Casemiro. O, on szuka, bo on chce wejść do bramki. Niech szuka dalej, dobra. Może znajdzie. Uderzyłby tym Haalandem już. Nie chcę. Handicap dla mnie. Nic z tego. Blokady, blokady, blokad. Blokada, blokady, nie? Dumfries. Nic z tego. Nie ma kto bronić teraz, panie Dumfries. Co się stało? A jest Casemiro. Nie, to był faul. No. Ta, ciśnie go, wiesz, bo on walczy o ważne, ważne punkty, rankingi. Tu jest Perisic. Wiele kibiców. A nie, no jest Trent przecież. No nie, no jak jest Trent, to mamy dwa, panowie. To jest ciężka pozycja do strzelania z 35 metrów z takiej niewygodnej sytuacji, ale nie dla niego. No co jest? Kurwa, prawie było. Należy nam się. Pamiętajcie, że tutaj nam się należy. Po to trenowaliśmy w niecierzy. Pięknie. No, to teraz co? To też? O, dwóch na trzech, Akanji. Kolego, tu jest Art of Defense. Kolego, to nie jest tak, że możesz sobie tutaj wejść, kurwa, jak do Biedronki. No coś ty, kurwa, no. Co ty, kurwa, lodówki są nieczynne. Proszę bardzo. Kurwa, wyjebać, do przodu. Biedronka zamknięta, on wchodzi tutaj, ale miał teraz przewagę. Dobrze, że tutaj poważna gra w obronie była, bezbędowa. Bezbędowa, bezbłędna. No i co teraz? No nic, to nie, też nie będzie takiego grania. Obrócisz się? Tak, szukasz. A to karny? Ale go skosiłem, poważnie. Panowie, tu zabieg... On się on na pewno tam walnie do tego. Ja się nie ruszam. A to jest właśnie zmysł trenerski. Nie ruszaj się, bo tam będzie akcja. Dobrze, że tam stałem. Tak to bramy bez tego było. O, bez tego nie było. Dumfries. Dumfries. Czujesz to? I Haalanda czujesz? Casemiro musisz. No wyższy jesteś o wiele. Bramkarz nawet przyszedł. Zobacz. Co tu się dzieje w końcówce? To jest niemożliwe. Faworyt może odpaść w tych mistrzostw świata. Jest bramkarz. Wszyscy są. Musimy złapać teraz Casemiro. Tak, poważmy z Haalandem. O, to nie. To nie.
To jest już koniec. To jest już koniec. Jeszcze na wiwat. Walnijmy stąd brameczkę. Bam! Bramkarza nie ma. Udało się. Panowie, zostaliśmy w lidze, ale to było ciężkie spotkanie. Bardzo ciężkie spotkanie. No nic, zaraz będzie do mnie pisał, że ma problem psychologiczny i jest zdenerwowany na mnie. Jeee, dostaliśmy. Oburzenie, niedowierzanie. Oburzenie, niedowierzanie, wkurwienie jednocześnie, nie? Żal. O, napisał do mnie po chińsku. Nie, po rosyjsku. Po rosyjsku chyba. Coś... chuj wie co. No dobra, jakieś trzy wyrazy. Nie wiem, o co mu chodziło, nie? Jesteś najlepszy. A to dwa wyrazy. On napisał, wiesz, jako trzy, nie? Jesteś najlepszy. Kurwa, no. No nie wiem, no coś napisał, nie wiem co, nieważne, nie? Po prostu nie awansował i się wkurzył. Ale druga strona została, tutaj się chłopaki cieszą. Trzy punkty, zabrakło jednego teoretycznie. No nic, szkoda, ale to jest ważne, panowie. Tutaj jest ważne, że my tutaj na zero z tyłu idziemy. Tak. Dagestan mnie zmucił, bo to jest inny troszkę poziom. Inter też, bo Inter Aurory lubi, a ja chciałem, żeby był na kanale jak najdłużej. No, to mówię, a dla Rory zrobimy to. Ten mi wmucił jedną bramkę, ale to z dobitki było. To z dobitki, bo to się nie liczy. No, nie, liczy się też. Dagestan po prostu mnie wydymał. No, ale niech mu będzie, jeszcze się spotkamy. Tutaj, tu Valhalla nic, tu zero z tyłu, zero z tyłu, zero z tyłu. No nie, tu jeden z przodu, dobra. Dobra, no to też tam, no niech mu będzie. Tu trzy. Z Borussią Dortmund, zobacz. Ma Marka Royce'a, dobrze. No i tutaj teraz lekkie zwycięstwo. Nerwy, te sprawy. No nic, no nie pomogą czasem, jak się mierzysz z czymś nieosiągalnym, no nie ma szans, żeby się zdenerwować, czy coś to pomoże. Dobra, panowie, udało się dowieść to 1-0. Cieszę się, ale już muszę uciekać. Widzimy się jutro o 13:14 będziemy snajpić tych najlepszych graczy, żeby wiedzieli, że ja jestem tutaj na rynku i mam zamiar coś pozmieniać. Trzymajcie się, do jutra, panowie. O 18:00 będzie opis zawodników. Też możecie obejrzeć, bo to jest taki opis kategorii premium. Na razie.